zabijmy z wami burżują nieporządne. Forum wasze, miasto nasze. Forum wasze, miasto nasze. Forum wasze, miasto nasze. Forum wasze, miasto nasze. Nazywam się Kasia. Przy organizacji antyszczytu zajmowałam się koordynacją grupy akomodacyjnej. Naszym zadaniem było przede wszystkim zorganizowanie noclegów dla osób, które przyjeżdżają oraz infopunktu, czyli miejsca, gdzie będą mogli się dowiedzieć o wszystkim, co będzie się działo w tym czasie w Warszawie. Bardzo wiele czasu nam zajęło to, aby miejsce przede wszystkim na infopunkt wyszukać, ponieważ nikt nie chciał współpracować z antylobalistami. Zamknąć rządy! Otworzyć granice! Będą na Państwu, słuchając poleceń właśnie z tego pałacu generał-gubernatora, stajemy się narzędziem polityki amerykańskiej. Pamiętajmy! Niestety bardzo wiele osób, które zgłaszało się do mnie wcześniej, nie dotarło. Mowa o osobach z zagranicy, tak naprawdę 3/4 tych osób. Ja jeszcze nie mam potwierdzenia od wszystkich, ale zostali zatrzymani na granicy. Zatrzymano na pewno autokar Węgrów cały z ataku, który się ze mną skontaktował. Zatrzymano 10-osobową grupę z Lipska. Zatrzymano 10-osobową grupę z Ukrainy. To mogę powiedzieć teraz. Oprócz tego pojedyncze osoby już w mniejszych grupkach, które miały przyjechać. Jeszcze wiele, wiele innych, więc te zatrzymania na granicy skutecznie zmniejszyły liczbę osób. Na pewno to, co jest tutaj takie pozytywne, to że dużo osób z zewnątrz mimo wszystko przyszło i jakoś, nie wiem, czy bardziej przypadkowo, czy mniej, ale uczestniczy w tym. Jest dużo gapiów, którzy się nie przestraszyli tych medialnych horrorów, zapowiedzi horroru. No i to jest na pewno pozytywne. Przyjemnie, bardzo spokojnie, nic się nie dzieje. Jesteśmy zwolennikami antyglobalizmu, ale nie może radykalnymi wojownikami czy coś w tym rodzaju, więc sobie chodzimy, robimy zdjęcia. Jest bardzo przyjemnie. Dobra, mówię. Fantasty, którym to ta sytuacja odpowiada i ta sytuacja nie odpowiada i każdy ma prawo wypowiedzieć się na o czym myśli, co mu leży na sercu, aby tylko zachować spokój i kulturę. Cały czas odbywa się konferencja Alternatywne Forum Ekonomiczne. Prezentujemy tam różne rodzaje alternatyw, zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Są różne wykłady o ekonomii uczestniczącej, o LEDsach, różnych systemach wymiany bezpieniężnej. No jest dosyć spore zainteresowanie. Wczoraj sale były napakowane, mamy tam salę taką na ponad 300 osób. Praktycznie ten budynek udało nam się załatwić w ostatniej chwili. No, wcześniej wszelkie próby załatwienia normalną drogą jakiegoś budynku kończyły się represjami, wizytami smutnych panów, którzy ostrzegali o terrorystach, którzy niebawem zawitają tutaj w progi. Politycy na zasiłek! Politycy! Dobra, posłuchajcie, tu są wiecie kto tu jest? Kto? Złodzieje! 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 Udało nam się wynająć halę. Halę na działalność artystyczną i akomodacyjną, która do dziś na szczęście działa. Mimo naszych wielkich obaw, że zostanie skasowana, tak jak się stało na przykład z lokalami na konferencję, z różnych powodów. Właściciel był zastraszony, innym nie chciano wynająć. Było bardzo dużo z tym problemów. W końcu na dzień wcześniej w końcu udało się zapewnić to miejsce i konferencja się odbyła. Ale z halą mieliśmy bardzo dużo problemów również. Policja
otoczyła ją, robiła duże problemy pod pretekstem sprawdzania, czy nie ma tam ładunków wybuchowych i ostrych przedmiotów. W końcu sprawdziła, nie było, dali nam spokój, oczywiście cały czas to monitorują i patrolują. Więc no, na szczęście wszystko się udało, było wiele problemów, ale zajście. Światowy jest chujowy, mój korporacje chce iść na kolację. Pan Światowy wychodzi z mody, mamy prawo żyć jak chcemy. Rewolucja to nasza konstytucja i chłopaki, i dziewczyny razem dzisiaj zwyciężymy. Fajne jest takie zderzenie po prostu totalnego terroru, który był roztoczony w mediach, po prostu ze spokojną demonstracją, spokojnym przejściem. Także myślę, że to wszystko gra na naszą korzyść. No i po prostu policja i media wyszły na tych idiotów, którymi są. To się jeszcze nie skończyło, więc do końca chciałbym, żeby brać w tym udział. To tylko tak. Pozytywnie, pokojowo się skończy. Tak jak mówiliśmy od początku, że tak skończy i jak widać, dotrzymujemy słowa. Co się ma stać? Ja nie rozumiem pytania. Co będzie z tymi ludźmi, którzy są na tej manifestacji? A co się z państwem stanie? No też państwo pójdą do domów na objawy. Po prostu pójdziemy na miasto sobie pochodzić, pokuczyć sobie na trawie, jest ładna pogoda. No zaprotestowaliśmy tak jak mogliśmy. Media taką presję wywierały i jakaś taka psychoza powstała zupełnie niepotrzebnie. 3 razy więcej policji niż demonstrantów. Pokażę politycy są nazwy! Powrót, sabotaż, odmowa! Strajk i protest, nowa moda! Kapitalizm, kanibalizm! Tak to wygląda trochę surrealistycznie, na przykład właśnie ci ludzie bawiący się przy muzyce i te wielkie tłumy policjantów w pełnym opancerzeniu, tam snajperzy na górze w kominiarkach. Policja przede wszystkim tłumnie odwiedzała różnych działaczy. Nie mieli się w ogóle w jakikolwiek sposób wikłać w antyszczyt. Duże problemy miały wszystkie płoty i centra alternatywne. No, tam policja konkretne groźby im przedstawiała. Stworzono im dużymi problemami, stratą tych miejsc po prostu. Stratą tych miejsc, to już tam szczegóły, nie ma co się wdawać, ale były to takie groźby, których spełnienie, że tak powiem, było bardzo realne, więc rzeczywiście no, trzeba było się umieć. Część organizacji pozarządowych, głównie organizacje strzegące praw człowieka, tak jak Fundacja Helsińska. Zdecydowaliśmy się uczestniczyć, ale przede wszystkim obserwować ten szczyt pod kątem, czy nie są łamane prawa człowieka. Jak się zachowuje policja w stosunku do manifestantów, w przypadkach jakichś akcji podejmowania interwencji, jak to przebiega, kto jest stroną atakującą, kto odpiera ataki i generalnie jak są traktowani manifestanci. Byli tam mieszkańcy tego domu, tudzież kilka osób, którzy tam nocowali, czekali na demonstrację dzisiejszą. Nie wiem, siedząc w kuchni ktoś zauważył policjanta za oknem, więc wyszedł zapytać się, o co chodzi. Z miejsca został rzucony na ścianę, skuty na ziemię. Weszli umundurowani, zamaskowani, nie wiem, nie chcę teraz kłamać, ale mieli pistolety. Weszli, położyli wszystkich na ziemi z kuli. Nie wiem, nikt nie chciał w ogóle podać powodu, bo właściciel domu poprosił o nakaz, to było kurwa jaki nakaz, ja ci dam nakaz. Nie chcieli się wylegitymować, nic żadnych blag w ogóle. I po czym podnosili każdy z zatrzymanych, jakby, którzy leżeli na ziemi z kajdankami, miał swojego ochroniarza, jakby miał swojego policjanta. Byli podnoszeni po kolei z ziemi i do kamery twarz. I dalej, i następnie. Była rewizja, kobiety były przeszukiwane przez mężczyzn.
obmacywany i że dzisiaj już jest złożone przez Fundację Helsińską oskarżenie. Posraj się! Posraj się! Posraj się! Posraj się! Posraj się! Cofnąć się lepiej, dodatnie prowokować. Bo na was wina spadnie. Na was, nie na was. Jesteście do dumy! Tak jak papier, 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 jesteście do dumy! Przyjechaliśmy z kolegami z Poznania, z zakładu imienia Cygielskiego. Jesteśmy związkowcami Solidarności 80. No i przyjechaliśmy na ten proces dlatego, ponieważ uważamy, że na takich spotkaniach, jakie w tej chwili się odbywają, jakieś forum ekonomiczne, właśnie na takich spotkaniach zapadają decyzje o likwidacji praw związkowych, o cięciach socjalnych i tak dalej, i tak dalej. Także wszyscy jesteśmy tym samym społeczeństwem i każdego z nas te problemy dotyczą. Jesteśmy społecznym komitetem obrony Biada Szyby, legalnym już. Przyjechaliśmy się pokazać do Warszawy, że jednak istnieje ten problem Bieda Szyby, że faktycznie kopiemy ten węgiel, jest ten węgiel i z tego tylko ci utrzymujemy i żyjemy. Zamknąć rząd, nie zakłady! Zamknąć rząd, nie zakłady! Zamknąć rząd, nie zakłady! Cały tydzień po nocach żeśmy kopali 5 ton węgla, szybko żeśmy go sprzedali. Na workach żeśmy wynosili po 1,5 kilometra, żeby mieć na paliwo, żeby tu pokazać naszą biedę. Nie wiem, czy ktoś z tych skurwysynów zobaczy tą naszą biedę, ale mam nadzieję, że będzie widział, bo wiedzą, co się dzieje. Nie mamy prawa żyć, nie mamy prawa oddychać, mamy prawo z głodu umrzeć, nasze dzieci, żony. Przyjechałem tutaj z robotnikami Solidarności 80 oraz z innymi pracownikami z innych zakładów pracy. Przyjechaliśmy, wiadomo, protestować przeciwko globalnej gospodarce. Demonstracja bardzo mi się podoba. Miałem nadzieję, że jednak się nic nie stanie, jednak się nic nie stało. Jeśli chodzi o taką dużą demonstrację, to pierwszy raz jestem na demonstracji, gdzie rzeczywiście nie ma ostrych jazd, prowokatorów. No więc należy się cieszyć. Jestem niezadowolona, jestem strasznie wkurwiona, systemem osłabiona. Nie mogę patrzeć na korupcję, oszustwo, kryzys i obudę. Niezadowolona, jestem niezadowolona. Rozkład jest pomijany, na świat ignorowany. Powiedz mi to głośno. Bardzo się cieszę, że się obyło bez jakichś krwawych ekscesów. Są zadowoleni, że utarliśmy nosa tym, którzy po prostu sprowadzili tutaj czołgi i nie wiem, takie siły. I to, że mieszkańcy jakby wyszli do nas i że nikt się nie bał i to, że te zabite deskami sklepy, to w ogóle też w ogóle strasznie śmiesznie wyszło. Zobaczyłam dwa otwarte sklepy. Jeden to był sklep zoologiczny, a drugi to była Galeria Mleczna. Dzisiaj alterglobaliści byli znakomicie zorganizowani. Ich służby porządkowe tłumiły w zarodku każdą sytuację konfliktową. Wydaje mi się, że tutaj w Warszawie byliśmy świadkami czegoś nowego. Ewolucji myśli alterglobalistycznej w kierunku rozwiązywania pokojowo konfliktów i walki o swoje ideały bez przemocy. Szli przedstawiciele grup, o których istnieniu przeciętny Polak wiele nie słyszał. Rastafarianie, lewacy, socjaliści, zieloni, anarchiści i wiele, wiele innych. Z Polski i z zagranicy.